11 stycznia wspominamy błogosławionego Bernarda Scamacche, zakonnika. Antonio, bo takie imię otrzymał na chrzcie, urodził się w 1430 roku. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Scamacca w Katanii we Włoszech. Chociaż wychowywany był po chrześcijańsku, nie potrafił uciec przed pułapkami, jakie stwarzały wygody życia, pochlebstwa świata oraz niedoświadczona młodość, przez co popadł w życie pełne zawirowań. W wieku około 18 lat Antonio doznał poważnych obrażeń nogi po stoczonym pojedynku z synem wicekróla Sycylii. Przykuty do łóżka, mając dużo czasu na rachunek sumienia, począł słyszeć głos Pana w swoim sercu, zapraszającego do przemiany życia. Antonio nie odrzucił niebieskiego natchnienia i został ponownie ochrzczony we łzach przez żywą skruchę. Gdy tylko został uzdrowiony, w 1452 roku zgłosił się do klasztoru dominikanów, pragnąc odpokutować swoje dotychczasowe życie. Tam przyjął imię Bernard. Jego postępy w świętości były godne podziwu, ale jeszcze bardziej godne podziwu było jego skryte życie, w którym próbował ukryć wiele cnót i heroizmów. Między innymi miał dar prorokowania i używał go, by ostrzegać innych, aby zmienili swoje życie. Bernard zasłynął też z szeregu dzieł charytatywnych, między innymi założył szpital dla ubogich, który istnieje do dziś. Ponadto znany jest ze ścisłego przestrzegania reguły świętego Dominika i pielęgnowania nabożeństwa do męki pańskiej, które czasami doprowadzało go do ekstazy. Lubił też spędzać czas w konfesjonale i pracować jako kierownik duchowy. Wkrótce Bernard został przeorem klasztoru przy kościele San Domenico w Katanii, następnie został przeorem w Palermo, aż w końcu wikariuszem generalnym zreformowanych klasztorów na Sycylii. Historia nie przekazała nam wiele o śmierci Bernarda w 1487 roku, tylko oddźwięk cudów, jakich dokonał, przerwał tę ciszę. W związku z tym chciano przetransportować jego ciało w bardziej godne miejsce, aby ułatwić wiernym oddawanie czci zmarłemu. Kiedy miejsce pochówku Bernarda zostało otwarte, w powietrzu poczuć można było wręcz niebiański zapach, podczas gdy pobliskie dzwony same zaczęły bić w celebracji. Błogosławiony został odnaleziony nienaruszony, a podczas translacji pewien mężczyzna został wyleczony z paraliżu po dotknięciu relikwii Bernarda. Do dziś można podziwiać jego ciało w kryształowej trumnie. Papież Leon XII 8 marca 1825 roku zatwierdził kult Bernarda Scamacchi, natomiast zakon dominikanów wspomina go 27 stycznia. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Bernard wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.